Dzień dobry Państwu, nazywam się Robert Oliwa. Będę miał dzisiaj przyjemność przedstawić Państwu kilka odmian kukurydzy z oferty, jaką firma Bajwa przygotowała na sezon 2021. Jesteśmy w gospodarstwie pana Tadeusza Smyka w miejscowości Kosinowo, powiat Trzebnica, gmina Prusice. Pan Tadeusz, znany okolicznym rolnikom, pasjonat kukurydzy, tudzież myślistwa, był uprzejmy zorganizować dla nas te poletka, posiać. Powiem jedynie, że mamy tutaj 19 poletek kukurydzy z 15 odmianami. Dwie odmiany są wysiane w sposób powtórzeniowy, żebyśmy mieli zmienność glebową, a jedna odmiana jest posiana w trzech takiej konwencji częściowo bez nawozu w aplikatorze oraz z nawozem w aplikatorze oraz w wersji z nawozem donasiennym, jeśli chodzi o zaprawianie ziarniaków. Także poletka, które za chwilę będziemy kosili, proszę Państwa, były posiane 27 kwietnia, czyli jak na Dolny Śląsk relatywnie późno, ale w tym roku było to, wydaje się, strzał w dziesiątkę. Odległość między nasionami w rzędzie była ustawiona na 14,7 cm, co daje w wysiewie gęstość 88 tysięcy ziaren, tak? No a zważywszy na siłę kiełkowania, warunki pogodowe, docelowa obsada, którą tutaj mierzyliśmy, sprawdzaliśmy, wynosiło między 78 a 80 tysięcy roślin na hektarze. Gleba klasy czwartej, czyli jak to mówią, nie za bogato, ale takie tu są gleby w gminie. W związku z tym no, mieliśmy też nadzieję, że będzie bardzo, nadzieję w cudzysłowie, będą bardzo stresowe warunki, jeśli chodzi o wodę. Natomiast rzeczywiście, tak jak w wielu rejonach kraju, dopadało tutaj w trakcie wegetacji, mogę powiedzieć, 600 mm od momentu posiania. Dzisiaj do zbioru 600 mm wody spadło na te poletka. Także tutaj będziemy mieli pełen obraz, jak w takich warunkach gleb, przy takim dostatku wody, ale i przy bardzo zimnej wiośnie, odmiany z naszej oferty, odmiany konkurencyjne, które też staramy się wybierać, podpatrywać, testować, tak jak wypadały. I to jest podstawą naszych rekomendacji na dany sezon oraz wiedzy, którą Państwu przekazujemy podczas indywidualnych pytań. Zapraszam na poletka, do kolejnych odmian i do zobaczenia. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, jesteśmy teraz na poletku z odmianą, której hodowcą jest firma Pionier. Odmiana jest w Polsce sprzedawana pod marką, brandem nowym dla tej firmy, Brevant. I odmiana ta nazywa się P8723. Klasa wczesności to jest w Polsce grupa wczesna, VO230. Taką ma rejestrację w Niemczech, gdzie została zarejestrowana w 2017 roku, a w tym roku odmiana została wprowadzona na rynek polski właśnie przez firmę Bajwa. Proszę Państwa, jest to typowa odmiana ziarnowa o genetyce, czystej genetyce dęt, czyli to, z czego dęty są słyną, znaną jest również zaletą tej odmiany. Natomiast trzeba dodać, że bardzo dużą do tego zaletą jest wczesność, bo wiemy, że dęty to są w Polsce późne z reguły odmiany, natomiast dętów, które by miały taką wczesność VO230, nawet sugerujemy, że w Polsce może być to do 240, to na rynku nie ma za wiele. I my mamy przyjemność zaprezentować właśnie Państwu na naszych poletkach demo jedną z tych odmian, czyli P8723. Czym ta odmiana się wyróżnia? Oczywiście potencjał plonowania odmian ziarnowych to musi być bezdyskusyjny. Czysty dęt widać. Natomiast to, na co byśmy chcieli szczególnie zwrócić uwagę, to, że kapitalnie oddaje ta odmiana wodę na polu. Oczywiście w procesie suszenia to jest naturalne, że dęty robią to znacznie szybciej, ziarno typu dęt znacznie szybciej, niżeli ziarna typu pośredniego lub flint. Ale na polu ta odmiana fantastycznie oddaje wodę. Nie tylko dlatego, że jest to dęt, ale również i przede wszystkim dlatego, że proszę Państwa ma
nazywamy to Turbo Dead, bo ma właśnie taki sposób odchylania koszulek, czyli wraz z dojrzewaniem te koszulki, które otaczają kolbę kukurydzy z ziarnem, one w miarę dojrzewania właśnie się rozchylają, czym powodują, że również jakby czynniki zewnętrzne, atmosferyczne, słońce, wiatr, tak powodują, iż następuje szybsze parowanie wody z ziarniaka poprzez tą górną powierzchnię, która jest bardzo miękka, stąd też w wyniku parowania ta powierzchnia się zagłębia i tworzy się tak zwany rejest, tak, co wiemy, że jest to oznaką dużej części dęta i bardzo szybko ta odmiana właśnie oddaje wodę z tego względu, że te czynniki naturalne przy słonecznej, suchej pogodzie kapitalnie powodują, że na polu schodzi szybko z wilgotnością. Jeśli by były odmiany, a zdarzają się, które mają bardzo zamknięte, o, tak to zainstytucjonalizuję, bardzo zamknięte te koszulki, no to wyobraźmy sobie, że oddawanie wody z ziarniaków przy tak zamkniętych koszulkach no jest dużo trudniejsze na polu. Tak? Czyli ta odmiana, poza potencjałem naprawdę fantastycznym dla tej klasy wczesności, to ma to szybkie oddawanie wody na polu, czyli no, pieniądze Państwo oszczędzacie w sposób ewidentny. Widzimy kolejna, prawie cała otwarta, tutaj następna kolba niemalże też cała otwarta. Czyli to nazywamy tą cechę w przypadku tej odmiany nie fast dry down, tylko wręcz turbo dry down, bo oznacza, że te inne czynniki, czyli budowa kolby oraz, co sobie powiemy, cienka osadka. Proszę zobaczyć, jak już mamy 6 listopad. Kapitalnie oczywiście czarna plamka jest. Wilgotność ziarna sprawdzimy sobie po kombajnie, ale proszę spojrzeć, jaka jest bardzo cienka, o przepraszam, bardzo cienka osadka. Czyli im cieńsza osadka, tym woda szybciej uchodzi z osadki poprzez ziarno na zewnątrz. Tak, jeśli mamy do czynienia oczywiście z ziarnem typu dent, to też się dzieje szybko. A jeszcze jeśli mamy do czynienia z taką kolbą, której koszulki się rozchylają, to jest to absolutnie pożądane na polu przez rolnika, żeby jak najwięcej wody kukurydza oddała. I ta odmiana, nie dość, że wczesność ma, to ta cienka osadka, ziarno dent oraz rozchylające się koszulki powoduje, że mówimy, że to jest turbo dry down, czyli takie, wiemy co to znaczy z przemysłu samochodowego, każdy kiedyś chciał mieć samochód z napędem jeszcze turbo, w związku z tym no nie muszę Państwu tłumaczyć, jakie są właśnie tego efekty. Powiedziałem o potencjale plonowania. Odmiana została zarejestrowana w Niemczech. W tym roku jest badana w doświadczeniach rozpoznawczych coboru. Czekamy na wyniki. Jest w grupie średniowczesnej. Jesteśmy pełni optymizmu. Powiedziałem, że jest to 6 listopad. Odmiana OV230 jest ciągle na polu. Państwo widzicie, że ciągle te rośliny stoją. Naprawdę są bardzo elastyczne. Tutaj nie łamią się. I co to oznacza? Są to bardzo zdrowe rośliny, czyli łodyga w tych roślinach jest zdrowa, zielona. Proszę Państwa, tak wygląda 6 listopada, między innymi łodyga P8720V230. Absolutnie zdrowa, to wszystko jeszcze żyje, niczym nie, że tak powiem, nie skażone żadnymi grzybami fuzaryjnymi, które by powodowały fuzariozę łodyg, czyli wytrzymałość, tak zwana tolerancja na wyleganie jest tu na bardzo wysokim poziomie, bo te łodygi pozostają nienaruszone i nie mają słabych punktów. W tegorocznym katalogu właśnie posłużyliśmy się danymi z Niemiec, gdzie właśnie w wyleganiu w grupie wczesnej w Niemczech tak, odmiana P8723 zaznaczona ciemnozielonym kolorem na glebach zwięźlejszych, minimalny poziom wylegania. Widzimy, że spośród badanych odmian w Niemczech nawet są takie odmiany, co bardzo wylegają, na poziomie wręcz 40%. Tutaj jest na glebach lżejszych i widać, tu jest, wręcz to jest żadna roślina albo wręcz mało która wylegała,
minimalny poziom i widać, że na glebach lżejszych ten stopień wylegania był dużo większy w przypadku tych samych odmian. Tak? Natomiast mamy też to, co jest, to jest skutek, a źródłem jest właśnie tolerancja na fuzariozy łodyg. I na tych glebach lżejszych widzimy stopień porażenia tych łodyg jest minimalny i absolutnie odróżnia odmianę P8723 od pozostałej stawki odmian w Niemczech, gdzie jak widać grzyby fuzaryjne pozwalają sobie na dość dużo. Na glebach zwięźlejszych, no wiemy, że te, na glebach zwięźlejszych jest tak, rośliny mają większy ten system odpornościowy, potrafią się bardziej bronić, są w lepszej kondycji, ale tym niemniej P8723 no jest na czele, czyli widać, że znowu tutaj ta reakcja rośliny, zdrowej rośliny jest dużo bardziej, bardziej znacząca i te grzyby nie mogą się zasiedlić, co w przypadku pozostałych odmian już nie jest takie niejednoznaczne. I jeśli jesteśmy przy plonowaniu, bo powiedziałem, że fantastyczne dla tej klasy wczesności, to na glebach zwięźlejszych w Niemczech w latach rejestrowych 2018-19 w tej grupie właśnie P8723 na glebach mocniejszych czy takich lepszych, a na stanowiskach takich właśnie posusznych, glebach lesowych widzimy, że też jest pośrodku stawki z plonem na poziomie 100%. Proszę Państwa, zawsze gdzie polecamy tą odmianę? Ze względów zdrowotności roślin, tak, absolutnie polecamy tą odmianę do tych Państwa, którzy sieją kukurydzę w monokulturze, bo wtedy macie szansę Państwo zwiększoną pewność, że nie będzie tej presji grzybów fuzaryjnych, czyli posiejecie kukurydza po kukurydzy i wiecie, że częściowo odmiana, którą posiejecie, w tym wypadku P8723, w mniejszym stopniu ucierpi z powodu tej presji grzybów fuzaryjnych, które pozostają Państwu również w resztkach pożniwnych z kukurydzą zebraną wcześniej. Polecamy tych Państwa, którzy sieją, na przykład chcą posiać pszenicę w terminie agrotechnicznym, tak? Co w tym roku było dużym problemem. Taka odmiana o bardzo szybkim stopniu dojrzewania z takim oddawaniem wody jest znakomitym rozwiązaniem, żeby wejść jeszcze z siewem pszenicy w tych terminach agrotechnicznych, znaleźć się szybko na rynku z kukurydzą, która się nie dość, że dobrze oddaje wodę, bardzo dobrze na polu, to jeszcze się suszy jako ziarno dęt bardzo dobrze, w związku z tym te koszty na suszenie są minimalne. No, ci, którzy z Państwa sprzedają kukurydzę mokrą, no, wiedzą, że w tym momencie no, mało będzie potrąceń, bo ta kukurydza już na polu doschła, no i można się cieszyć i plonem, no i oczywiście pełną zapłatą ze strony kupującego. Zachęcam Państwa do tej odmiany i tak jak każda odmiana ma swoje miejsce na boisku, tak jak każdy piłkarz ma swoje miejsce na boisku, Grosicki musi grać tylko na lewym skrzydle, bo niemożliwe go dać jest na bramkę na przykład, tak, bo za dużo go tam kręci, lubi biegać. Tak samo każda odmiana ma swoje środowisko, w którym spełnia się najlepiej. Jeśli Grosik szaleje na lewej stronie, to powiem Państwu, że ta odmiana na glebach w dobrej kulturze, zadbanych, im lepsza, tym lepiej będzie Państwu plonowała i będziecie Państwo dyskontowali, korzystali z tych wszystkich zalet, które ta odmiana wnosi. Jeśli to będą gleby troszkę słabsze, warunki bardziej posuszne, będzie na poziomie, nie zawiedziecie się, ale te turbo plony, ten dodatkowy aspekt, tudzież finansowy dla Państwa, będzie realizowany przy trochę korzystniejszych warunkach glebowych, środowiskowych i takich, gdzie Państwo o tą glebę dbacie w sposób jak najlepszy, co zapewne dzieje się w większości przypadków. Dziękuję Państwu za uwagę.